Cześć kochani, dziś pokażę wam moją kolekcję koni, szlejch i oczywiście kolekta, niektóre są też niefirmowe, na skalę little bits, no więc, aha, i jeśli chcecie zobaczyć unboxing konika Deluxe z kolekty, to koniecznie wbijcie pod tym filmem, może... 5 łapek w górę. 5. 5. Dobra, więc zaczynamy. Tutaj mam ogólnie. Światło. Nie. To źle wygląda. Co nie? Dobra. Dobra. Tutaj mam pustą półkę na te moje deluksy, które bym chciała mieć. No ja. Czemu mi się tu tak odsuwa? Hello. Dobra. No i tutaj mam w skraju tej półki. Mam tutaj jednorożce. Tutaj mam takiego magicznego konika na biegunach. Kiedyś go wam już pokazywałam. Nie ma jeszcze imienia, chociaż kiedyś go nazywałam Luna. No i może też Luna będzie się nazywał. Tutaj to jest jednak klaczka. Więc to może być ogier. Tak, to będzie ogier. Ona nie jest, on nie jest Luna. To jest ogierek. Udajmy, że to jest ogier. Tutaj mamy taką klacz. Która też nie ma imienia, bo dopiero wczoraj się dowiedziałam, że to jest klaczka. Tutaj mamy kolejną lunę. Tak, luna jest bardzo ładna. Przepiękna jest. No, piękna po prostu. Okej. No i ostatni mój jednorożec. Tutaj mamy tornado. Tornado, bardzo ładny jednorożec. To jest właściwie nawet kuco jednorożec. Tutaj jest kucykiem, ma takie złote kopytka. Tak się nazywa tornado. Ma piękne skrzydła kolorowe. I ma bardzo ładny pyszczek. Dobra, przechodzimy na półkę wyżej. No tutaj są już szlejchy, niefirmowce i... kolekta. Więc zaczynamy sobie grubo od szlejcha. Tutaj mamy Spirit. Będę musiała mu chyba zmienić imię. Tak, Spirit był dołączony do zestawu z czym? Z taką całą, tak jakby wybiegiem takim. No i on jest bardzo ładny. No, ma takie kopytka. Też ładne. No, jest on koniem pokazowym i do dresażu też. Tutaj mam, może nie tragedię, chociaż ładny, mam bardzo sentyment do tego konika. Jak widzicie, był on już malowany przez moją koleżankę i mnie. Chciałam zedrzeć mu ten biały, lecz się nie da, więc po prostu jest to konik do dresażu, lecz już w mojej kolekcji jest, ale już się raczej nie nada do nagrywania. Chyba, że w jakimś strasznym horrorze. Tutaj mamy pirata. Bardzo dobrze wszyscy go znają. Jest on... Właśnie. Szlejch i Devex i... Czekajcie. O, może mi się trochę wyostrzy, no bo... O! No i tutaj mamy pirata, który też jest z Devexu. Tak. Z Devexu jest ten koleżka. Ma też bardzo, bardzo ładny pyszczek. W ogóle tutaj ten pyszczek, o, przepiękny. Jest trochę brudny. Trzeba go będzie umyć. Kolejnym konikiem to jest Welinka. Jest ona z kolekty. Ma taką derkę na sobie, robioną przeze mnie i przez moją babcię. Pozdrawiam moją babcię, jeśli to w ogóle ogląda. Welina, klacz z kolekty. I wydaje mi się, że ona jest do dresażu, bo tak ma, trzyma tą swoją, to swoje kopytko. Takie ładne te kopytka. Tutaj ten ogon nie jest zbytnio dopracowany, bo patrzcie tutaj. O, tu. No, nie jest zbyt dopracowany, ale mam sentyment do niej, bo jest bardzo ładna. Mój brat to, też ją po prostu kocha. Więc kolejne, o, rodzinka. Nasza, jak? Perła. Perła ma jeszcze męża i dziecko.
Ma ona takie podkówki i jest ona już trochę obtarta. Dostała mi ją na urodziny mojego brata. Tak, to był taki prezent. Ma piękny pyszczek. Przepiękny. Po prostu zakochałam się w tym pyszczku. A tego konia, natomiast Black. Aha, firma Szlejch. I tak. Black też jest ze Szlejcha. Szlejcha. I dostałam go na urodzinki. Jest on już bardzo obtarty, na chyba 8 urodziny, tak. Też ma przepiękny pyszczek. Ma podkówki, ma podkówki. Jest on ze Szlejcha, jak już mówiłam, i ma taki ogonek spleciony. Dobra. Tego konika widzieliście w moim filmie Magiczny Pegas. Jest to Eli, kucyk szetlandzki lub falabella, nie jestem pewna. On jest przecudny, ma taki mały pyszczek. Przecudny, przepiękny. Jest on z kolekty. Przepiękny jest, no. Dobra, kolejnym koniem jest to też ogierek. Ten konik, Eli i Storm, miały razem filmik. I tak, Storm jest kucem. Przypomina mi, nie wiem czy wy też, ale ja jeżdżę do Kluczborka na zajęcia. Jeżdżę ogólnie na koniach w stajni Godzięba. Polecam bardzo i pozdrawiam pana Michała oraz panią Dominikę i wszystkie konie. I ten konik, Storm, przypomina mi bardzo Tiarę. Bardzo. Po prostu są identyczne. Tylko, że to jest chłopak i ma takie kopytka. To jest chłopak właśnie. Chciałam nazwać Tiara, ale jednak to jest chłopak. Więc no. Nie, Ciri. Ciri, a nie Tiara. Nie, Tiara. Dobra, nie wiem już. Tak się prezentuje. Jest on z firmy Kolekta. I kolejny konik. Mam tutaj Szlejch. Konika Szlejch. Siwa. Siwa. Też z zestawu z Spirit. No i Siwa jest... No, z zestawu i tyle. Koń do dresażu. Bardzo koń do dresażu. Po prostu idealny do dresażu. No i tutaj mamy mojego kastoma, który nie za ładnie mi wyszedł, ale jest. Po prostu chciałam go przemalować całego na czarno i go przemalowałam. Grzywę mogłam zrobić jakąś siwą, ale okej. To jest jak? Hector. Hector, plastikowy konik z TK Maxu, tak. Był on dołączony z ogłowiem i uzdą. No... Ładny jest, kopyta ma oczywiście obtarte i niedomalowane tutaj. No, kolejny konik. Katie ze Szlejcha. Dostałam go na urodzinki. Tutaj, jak widzicie, jest pomalowany trochę. Tutaj, bo miał bardzo ryski na tym brzuchu. Ja postanowiłam czarną farbą pomalować. A co tam? No i tak się prezentuje cały koń. Nie wiem dokładnie, jaka to jest rasa, ale no. Kolejny koń to nie jest właściwy koń, tylko zebra. Ale ja go używam jako konika, bo czasami bardzo mi jest potrzebny do serialów. Nie ma imienia, po prostu jest mamą i tyle. Tak, i jest ona nie wiem, nie ma firmy, ale jest bardzo ładna. I ma nawet literkę A. O, tu. A ja jestem Alicja, się nazywam. Aha, właśnie. Nie powiedziałam, czy to są kuce, czy nie. To nie są kuce, to nie. Kuc, kuc. Nie, kuc, kuc, kuc. No i kolejny konik. To jest Akacja z pieskiem Tofikiem na grzbiecie. Jest to kucyk firmy Kolekta. Dostałam go na urodziny mojego brata. Piąte urodziny, czyli w tym roku to było. Też jest bardzo ładny. Ma piękny pyszczek tutaj. Widzicie? I ma taką małą. Nie. Chyba już nie. Czekajcie. Gdzie jest? O, na uszach. Ma taką ryskę. No ale to na uszach się każdy koń tak mu się robi. I tutaj mamy mojego najpotężniejszego konia. Jest on najstarszy. Jest on bardzo obtarty. Jest to szmaragd. Koń firmy Kolekta. I bardzo jest ciężki. Naprawdę. I obtarty oczywiście. No. I ma tutaj takie
kasztanki. Czy jak to się tam mówi? Zapomniałam, ja zawsze zapominam. I tutaj kolejny konik. To jest Jack, też bardzo brudny i obcierany. Nie wiem, czemu ja mam takie te konie brudne. Tutaj już nie, ale Jack był dołączony do myjki, którą dostałam na 6. albo 7. urodzinki. Tak. Też jest bardzo ładny. I to jest kucyk. A tamten koń to nie był kucyk. Dobra, tutaj myślę, że mamy takiego kuca pociągowego. Jest to Bob. Tak, Bob. Ma podkowy. Jest on firmy Schleich. On jest już wycofany, ma przepiękny pyszczek. Patrzcie tu tylko na jego. No. I tak jest on obcierany oczywiście. A jak? No i nagroda też miała swój filmik. Tak ma poobcierane uszka. Ale to jest standard. Jest to konik pociągowy. Czekajcie, bo mi się meduza przewaliła. I... jest. Mamy meduzę. Każdy ją zna. Każdy. Jest ona koniem do wyścigów. Na pewno. Jest ona firmy Kolekta. Tak jak nagroda. Nagroda też jest firmy Kolekta. Nie wiem, czy mówiłam, ale jest. Tak. No, tutaj. I moje dwa ostatnie konie. Znaczy, mamy jeszcze rybaki. O, tutaj mamy moją błyskę. Tak się prezentuje. Bez wróżki. Z obu stron. No, ułamany róg oczywiście. Bo się nią bardzo bawiłam. Jak byłam mała. Bo ona też jest całkiem starym koniem. I mamy tutaj wróżkę. Jak ona? Magda? Magda już nie pamiętam. Ale jest ona niby jednorożcem. Co nie? No to usadzę ją na jednorożcowej półce. Może je trochę tak przesunę, posunę wszystkie. I teraz będzie miejsce tutaj dla wszystkich deluksów i brejerów. No i moim ostatnim konikiem... Znaczy, są jeszcze sierwaki, już to mówiłam. Jest ekstaza, też chciałam ją pomalować, ale... Patrzcie. Jakie ona ma tutaj wszystkie ryski. Dostałam ją w tycie, jak szłam do pierwszej klasy. Ma ona też taki ogonek jak Black. I mam do niej naprawdę sentyment. Jest ona firmy Schleich. I nie ma podkówek. No. Ekstaza jest bardzo ładnym konikiem. No. Jeszcze się tak sobie prezentuje z drugiej strony. I ma trochę krzywe kopyta. Bo pewnie w cicie się poobijała. Poobijała. Dobra. No i kolejna, już ostatnia półka. Przyniosłam sobie półkę, żebym mogła na niej stać. No i ostatnia półka, na której mam chyba no, takich małych najwięcej. I tak. Nie firmowiec, nie firmowiec. Wszystkie takie małe koniki. Po prostu je sobie poustawiałam, żeby one po prostu tak stały. No i ten koń jest córką od tego. Wiem, że ten koń ma swoją prawdziwą córkę czy tam synka, ale niestety go nie mam. Te, nie zwracajcie na to uwagi, a to jest też konik. To jest od tej chyba. Ten. No i tutaj mamy, może zaczniemy tak, tequilę od tych dwóch. Tutaj mamy Ciri. Ciri nie wiem od kogo jest. A tutaj mamy, okazało się, że to jest ogierek. Więc nazywa się cynamon. No nie, przewalił mi się. Ten nie ma imienia ogólnie, on był z ołówka, bo ma dziurę. Tutaj mamy też ogiera. Dowiedziałam się, że to jest ogier. No i nie ma jeszcze imienia, bo mu nie wymyśliłam. Tutaj mamy klacz. Też dowiedziałam się, że to jest klacz. To jest Wendy. Wendy. Przewaliła mi się półeczka. Oh my god, przewaliło mi się to. I leży koń. Leży. Koń. Oja. Dobra, tego konia sobie na razie tu dam. I oczywiście Toldo. Jest on od nagrody. I od szmaragda. Tak. Od szmaragda. No i koniu. Koniu. No i to jest moja cała kolekcja. Zaraz wam jeszcze to pokażę. Czemu ja nie nagrywam tu? Dobra, zaraz mi to spadnie, więc ja jednak tego konia wezmę. Dobra,
No i tak prezentuje się cała mo... Czemu mi tak dziwnie się robi? Tak się prezentuje cała moja kolekcja koników. I tam są źrebaczki. Źrebaczki, źrebaczki. I duże koniki. I jednorożce. Więc jeśli dacie 5 łapek w górę pod tym filmem, to będzie unboxing konika deluxe. Jutro ogólnie po niego jadę, więc jutro będzie unboxing. 5 łapek w górę, 5 łapek w górę. I subskrypcja. Ma być 90 subskrypcji albo i nawet 100. Więc szybko tu mi subskrybować. Ten, kto nie subskrybuje, ten nie ogląda mojego kanału, rozumiecie? No, więc pa, pa!